Ten okres między rokiem 1949 a rokiem 1956 był w jakiejś mierze najgorszy z całej epoki PRL-owskiej. On nie był tak bardzo krwawy jak ten pierwszy okres, któremu poświęciliśmy bardzo dużo czasu, okres od 1944 roku do 1948-1949. Tutaj krew płynęła z strumienia. Mordy się rozwijały w każdym miejscu. Palono całe wsie, władze paliły oddziały NKWD, oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, formacje bezpieki milicyjne. Paliły, niszczyły całe wsie, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, na wschód od, mniej więcej na wschód od Wisły, częściowo na zachód, bo w Kieleckim i tak dalej, na ziemiach może dawnej generalnej guberni. Był to okres bardzo, bardzo krwawy. Tylko, że już w tym okresie, mimo że był bardzo krwawy, nie groziło włączenie Polski do Związku Radzieckiego. Ponieważ Układ Jałtański przy wszystkich swoich słabościach czy winach, Układ Jałtański zakładał, że Polska, podobnie jak inne kraje Europy Wschodniej, że Polska będzie państwem, które zachowuje swoją odrębność. Ono ostatecznie było państwem pod sowieckim butem, ale to było odrębne państwo. Inne zupełnie. Natomiast ten następny okres, po roku, poczynając od roku 1949, to był okres, kiedy myśmy się stopniowo zbliżali do tego, żeby nas Związek Radziecki zagarnął. Doszło do zimnej wojny. W 1949 roku powstaje NATO. W 1948 roku jest bardzo silny kryzys berliński. Berlin, gdzie 3/4 Berlina jest pod okupacją krajów zachodnich i odcina się te kraje zachodnie od wszelkich dostaw. Zachód uruchamia mosty powietrzne, żeby nawet podstawowe rzeczy jak żywność dostarczyć do Berlina. Jest to konflikt już. Ten konflikt przybiera nawet jakąś formę zbrojną, ponieważ przecież nie z własnej inicjatywy, Północna Korea atakuje Południową Koreę i niemalże ją zdobywa, jak niejako w ostatniej chwili wojska koalicji kierowanej przeciwko temu napadowi, koalicji, która powstała pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, Związek Radziecki na jakiś czas, na tydzień czy trochę więcej, wycofał się, zawiesił swoją czynność w ONZ-cie. Amerykanie to wykorzystali, żeby podjąć uchwałę, że kraje ONZ-u będą gromadziły wojska, żeby bronić Południowej Korei. Rosjanie się wycofali z własnego błędu, ale wojna już była. I ta wojna, która się stała taką dość stagnacyjną wojną, ta wojna przedstawi ten okres, czy prawie przedstawi ten okres, ten drugi okres, który się zaczął w 1949 roku, to ta wojna trwa. Jest mało spektakularna, ale trwa. Ofiary po obu stronach są duże. Ale cały czas grozi, że Związek Radziecki, który jest skłócony z Zachodem, złamie to ustalenie Jałty, że kraje, nad którymi panuje,
że te kraje stracą swoją własną osobowość. I przynajmniej do połowy 1953 roku, w marcu umiera Stalin, a w połowie tego roku Beria zostaje aresztowany, zresztą pod śmiesznym zarzutem, że był szpiegiem azerbejdżańskim czy perskim w Związku Radzieckim. To przez ten czas Polska cały czas się zbliża i inne kraje europejskie też zbliżają się do tego, żeby zostały wcielone do Związku Radzieckiego. Ponieważ i tak jest kłótnia z Zachodem, więc niech ta kłótnia się bardziej powiększy. Wielkiej wojny nie będziemy robili, mała wojna w Korei będzie trwała, a my tutaj będziemy robili polską, czechosłowacką, rumuńską i tak dalej, Republikę Sowiecką. One nawet, te republiki, mogą być w ONZ-cie, bo przecież Ukraina jest w ONZ-cie, Białoruś jest w ONZ-cie i Związek Radziecki jest w ONZ-cie. Więc one nawet mogą być w Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo tam się liczy, ile głosów ktoś będzie miał. Ale można je wciągnąć do Związku Radzieckiego. I ten jakby pierwszy okres, 48-49, 53, kiedy umiera Stalin, to jest to kwestia całkowicie otwarta. Jest to kwestia całkowicie otwarta. I co więcej, Związek Radziecki w tym celu nie tylko chce powiększyć się, przyłączając te kraje, ale chce doprowadzić do wojny, w której uda mu się jeszcze zająć kilka dalszych krajów europejskich. Zachodnie mocarstwa zdemobilizowały swoje armie, nie utrzymują tę armię na pokojowym stanie. Mogą troszeczkę zwiększyć tę armię, jeżeli w 1948-1949 roku na terenie Niemiec stały dwie dywizje amerykańskie. W Polsce 4-5 sowieckich. Tak. Kilkanaście sowieckich w NRD, a amerykańskie dwie. Te Amerykanie to zwiększyli, ale ile osiągnęli? Osiągnęli 4 dywizje. Brytyjczycy jeszcze słabiej ten przyostrzył był. Także takie kraje jak Niemcy Zachodnie, które zaczęły się odradzać jako własne państwo, takie kraje jak Niemcy Zachodnie, jak Francja, jak Włochy, były po prostu bezpośrednio zagrożone, że może dojść do wojny i one po prostu stracą, zostaną opanowane przez Związek Radziecki. Czemu się ta wojna nie rozpoczęła? Ta wojna się nie rozpoczęła z bardzo prostej przyczyny. Związek Radziecki ciągle nie miał dość nagromadzonych środków, żeby wydawać się w wojnę, a także w szczególności, jakkolwiek wykradł tajemnicę bomby atomowej, to jeszcze nie miał bomby wodorowej. Zresztą osiągnął ją później, mniej więcej w tym samym czasie co Stany Zjednoczone, ale w momencie śmierci Stalina i trochę później, to po prostu Rosjanie mieli niesłychanie słabiutkie siły nuklearne, natomiast Stany Zjednoczone i Wielka Brytania miały te siły nuklearne poważne. I póki się nie wyrównały
jakoś tutaj te moce, to Rosjanie nie rozpoczynali wojny, ale szykowali się do tej wojny. Polegało na przykład to w Polsce na tym, że wymieniono prawie całą kadrę oficerską, a wierchuszka tej kadry oficerskiej, która była częściowo, wrócili z Wielkiej Brytanii, ale która była, ale w sposób lojalny, że tak powiem, nowej władzy służyli. I oni wszyscy byli aresztowani, ale aresztowany był także ówczesny generał Żmierski, który przecież był absolutnym komunistą, główną postacią w armii PRL-u. Więźniem został także, takim łagodnym wprawdzie więźniem, został także były pierwszy sekretarz Gomułka. W Polsce jeszcze dość łagodnie było. To znaczy mordowali oczywiście ludzi, rozstrzygnęwali, zabijali, głodzili, niszczyli, ale niektórych ludzi, zwłaszcza wywodzących się z partii komunistycznej, niektórym ludziom tworzono warunki, może nie najlepsze, ale takie warunki, że ich nie mordowano. Były wprawdzie przygotowania do procesu Gomułki i towarzyszy, tych wysokich rang działacze z lat 44, 48, 49, to trzymali w bardzo, że tak powiem, większość z nich w bardzo podłych warunkach, ale ich życiu nic specjalnego nie zagrażało. Natomiast w pozostałych krajach, które były pod wpływem sowieckim, to całe kierownictwo komunistyczne z tych lat pierwszych 40, 44, 49, to całe kierownictwa polityczne, a nawet tak jak na Węgrzech, to właściwie dwa takie kierownictwa, dwa komunistyczne. Ja już nie mówię o takim półkomunistycznym, który tam się początkowo wytworzył. To też wymordowano tych ludzi. Późniejsi przywódcy węgierscy, Noć, który trochę przypadkowo został szefem, przywódcą powstania węgierskiego. Nie bardzo nawet chciał takim zostać, ale po prostu właściwie Rosjanie go na to wynieśli. No, był bardzo wybitnym ministrem w końcu lat 40., a potem trafił do więzienia. Jego następca, który zresztą do śmierci rządził Węgrami, jeszcze dłużej był w więzieniu. Kadar, prawda? I do śmierci w jakiś sposób tam działał. Także pod niektórymi względami to w Polsce było to łagodniej. Ale jeżeli chodzi o traktowanie społeczeństwa, to tutaj nie było różnicy. To społeczeństwo cierpiało po pierwsze na ostry terror. Po drugie, wszystko było zagrożone i jeżeli ktoś trafiał do więzienia, wszystko jedno za co, ale oczywiście chodziło o kryminalnych przestępców prawie nie mieli. Mieli po prostu tylko przestępców politycznych, tam ich nie ruszali kryminalnych. I teraz, jeśli ci przestępcy, którzy trafiali do więzienia w ogromnej większości, przekonani byli, że już nigdy z tego więzienia nie wyjdą, ponieważ zamykano, a nie wypuszczano. I regulowano ilość więźniów większą ilością egzekucji. Jak za dużo było więźniów, to była większość egzekucji albo zagłodzenia. Umierali z zagłodzenia, umierali z najróżniejszych chorób, które tam otrzymali.
umarł na, jeżeli wspominamy PRL-owskie czasy i czasy opozycji w PRL-u, to ojciec Krzyśka Gąsiorowskiego zmarł właściwie w więzieniu ubeckim, zmarł właściwie z głodu. Także oczywiście jakieś tortury inne i tak dalej były, po prostu zmarł z głodu. Jeżeli ojca Ryśka Zielińskiego zamordowano w Katyniu, to tutaj ojca Krzyśka zamordowano, zagłodzono, także że zmarł z tortur, z głodu, zmarł w więzieniu. I takich przecież było bardzo wielu. I co, niezależnie od tego, że tych więźniów takich politycznych zamykano i założenie było takie, że nigdy nie wyjdą, to równocześnie zajmowali ludzi niejako prewencyjnie. Chłopów zamykali na parę miesięcy, żeby przystąpili do spółdzielni produkcyjnej. Robotników zamykali na parę miesięcy, żeby im do głowy nie wpadło. Nie ta, że zrobili strajk w zakładzie, tylko żeby im do głowy nie wpadło, że zrobią strajk. To na wszelki wypadek takich, których wybierano, że oni może będą chcieli strajk zrobić, wsadzano też do więzień na kilka miesięcy. Także można powiedzieć, że w więzieniach były rozmaite grupy. Największą grupę stanowili Polacy, którzy w jakiś sposób walczyli o niepodległość. Czy w formacjach zbrojnych, czy w podziemiu politycznym. I także do tej grupy Polaków walczących o niepodległość włączano ludzi, którzy nigdy nie walczyli po styczniu 1945 roku, nigdy nie walczyli przeciwko Rosjanom, bo ich od razu zamknęli. To znaczy zamknęli ich tylko za to, że byli w Armii Krajowej, że byli w jakiejś administracji cywilnej, prawda, podziemnej i tak dalej. To była pierwsza grupa. Druga grupa, która była, to właśnie tam, gdzie stosowano masowe aresztowania. Chłopów, którzy nie chcą oddać ziemi, robotników, którzy mogą myśleć o strajkach, profesorów uniwersytetu, którzy pewno są kontrrewolucyjni, a więc zamykamy. Dziennikarzy wielu. No ja też wtedy trochę później, ale też wtedy swoje więzienie odsiedziałem. To była druga grupa. Trzecia grupa to byli ludzie, którzy wywodzili się z PZPR-u czy z podobnych formacji, to znaczy związani byli bezpośrednio czy pośrednio z ruchem komunistycznym, którzy przedtem rządzili, a ponieważ były nowe czasy, to musieli być nowi, no to stari wsadzano też do więzienia i oni po prostu siedzieli w więzieniu. To jest trzecia grupa. I wreszcie czwarta grupa to byli ludzie przypadkowi. Złapano ich, ale jak go złapano i wsadzono do aresztu, nie wiadomo było właściwie za co go złapano. Posiedział się dwa tygodnie w areszcie i sobie przypominali, że tutaj mamy takiego faceta, to go brali na przesłuchanie i mówili: przyznaj się. On się najpierw pytał do czego. No jak się spytał do czego, to dostawał pięścią w zęby. Jak to nie wiesz do czego? Także ta czwarta grupa to byli zupełnie przypadkowi ludzie, co do których nawet nie wiedzieli, jakie mają pretensje. I to był jeden taki bardzo silny okres. I on oczywiście powodował ogólny strach. I ten ogólny strach sięgał bardzo wysoko. Proszę pana, ja widzę, że pan jest uczciwym takim człowiekiem, i że nie
Znajomość z Panem niczym nie grozi. Ja mam do Pana prośbę. Ja Panu opowiem, jak było ze śmiercią Nowotki. Jeszcze nie ukrywa, że była jego kochanką. I ponieważ Pan jest ode mnie młodszy znacznie, to Pan może doczeka lepszych czasów. I w tych lepszych czasach będzie Pan mógł napisać prawdę o śmierci Nowotki. Ta śmierć była bardzo prosta. Przed jakąś knajpą na Woli Warszawskiej trzech panów się pokłóciło. Jeden drugiego schwycił za przedramiona, trzeci wyciągnął pistolet i strzelił mu w tył głowy. Ten, który został w tył głowy, to był Nowotko, a tamci to byli bracia, którzy dowodzili Gwardią Ludową, która miała wtedy co najmniej 50 gwardzistów. Ktoś ze sklepu tam zawołał jakiegoś policjanta granatowego, który przyszedł, zobaczył, co się dzieje, zajrzał, gdzie on jest zameldowany, a on był zameldowany u matki swojej kochanki, znaczy to mieszka u nich, i poszedł tam i mówi: tam waszego znajomego trup leży, weźcie go stamtąd, bo jak nie go, to wezmą go na śmietnik. I one przyszły i dowiedziały się, jak wyglądała cała ta egzekucja, i poznały po opisie ludzi, kto to zamordował. Oczywiście to był mord w tej trójce kierującej PPR-em. PPR powstał mniej więcej rok wcześniej i w tej trójce kierującej PPR-em po prostu oni się niezbyt kochali. Co załatwili strzałem z pistoletu. Tylko nie wiadomo było, bo się nie przyznali, kto zastrzelił. Ponieważ Nowotko też miał przyjaciół. Ale położono na to szczebel. Ktoś, kto sypnie, że to ludzie z PZPR-u zamordowali Nowotkę, to też pójdzie do piachu. Ja, proszę Pana, ja jestem bezbronna, ale Pan będzie żył dłużej. Jakby Pan mógł to wszystko kiedyś napisać? I teraz proszę pomyśleć, to robi osoba, która jest osobiście, emocjonalnie, rodzinnie i partyjnie związana i z partią komunistyczną, i z PPR-em, i z PZPR-em. I która nawet w PZPR-ze ma dobrą opinię, jest szefową wielkiej instytucji. I ta szefowa wielkiej instytucji boi się przyznać, że wie, kto zamordował Nowotkę przecież przed kilkunastu laty. Po prostu taka była sytuacja. A równocześnie całkowite rozłożenie gospodarki, położenie szkolnictwa. Wzorem radzieckim mieliśmy jeszcze przecież w latach 40. Szkoła była podstawowa, gimnazjum i liceum, razem 12 klas. Zrobiono z tego 10-klasówki. Na wyższych uczelniach prowadzono dyscyplinę studiów. Studenci musieli przez cały dzień siedzieć i słuchać wykładów. Raz po raz ginął jakiś profesor, pojawiała się jakaś nowa postać, która opowiadała jakieś duby smalone. To po prostu tak to wszystko wyglądało. I wreszcie zaczęto robić nie tylko tych ludzi, którzy w jakiś sposób nie odpowiadali, byli traktowani podejrzliwie czy coś,
ale sięgnęli do najbliższego otoczenia Stalina. Stalin był trochę, no, tu i wiek wpłynął, był trochę schorowany, miał tam jakieś grypy, jakieś inne i tak dalej, no i miał kremlowskich lekarzy. Ale zdenerwował się, bo znowuż dostał jakieś grypy, a ci nic w ogóle. I wykonano wyrok na kremlowskich lekarzach. Chyba brak tych lekarzy później spowodował, że Stalin prawdopodobnie umierał przez 4 dni. I towarzysze z biura politycznego chodzili wokół tego pomieszczenia. Byli przerażeni, nie wiadomo co będzie, ale bali się ingerować w jakąkolwiek stronę. No i zmarł szczęśliwie. A po śmierci Stalina zrezygnowano z niektórych procesów. Szykowany był proces kierownictwa PPR-u z lat 40. Proces Gomułki, Spychalskiego, Kliszki i tak dalej. Z tego procesu. Zlikwidowano z procesu sanacyjnego. Miał to być proces, który udowadniał, że właściwie rząd sanacyjny był obsadzony agentami Hitlera. I tutaj w nawale nagle po śmierci Stalina rozmaite rzeczy zaczęto zmieniać i tak dalej. W nawale tych zajęć to właściwie zabrakło ludzi, zabrakło chętnych, żeby przygotowali dowody, że oni byli rzeczywiście agentami Hitlera. Wprawdzie jeszcze w późniejszym już okresie popaździernikowym na takiej napółopozycyjnej instytucji dyskusyjnej otwarcie mówiono, że Beck był agentem niemieckim. I to nie miło oczywiście żadnych dowodów i nikt tych dowodów nie szukał, ale mówiono, był agentem niemieckim. A tak zwana instytucja się nazywała Klub Krzywego Koła i traktowana była przez rząd jako opozycyjna. I rzeczywiście w jakiejś mierze była opozycyjna. No ale prawda jest prawda. No to jak tak, Beck musiał być niemieckim agentem. No chociażby dlatego, że jego nazwisko składało się nie z trzech liter, a z czterech, Beck. No to Niemiec, no. Niemiec, mało, Hitlerowiec. To wszystko, teraz przystąpiono do ostatecznej rozprawy z Kościołem. W pół roku po śmierci Stalina prymas Wyszyński zostaje aresztowany i ani jeden biskup, także pomocniczy, nie protestuje. Ani nikt z episkopatu nie protestuje. Wybierają nowego prymasa, milczenie wokół Wyszyńskiego, a późniejszy działacz opozycyjny, czy jeszcze przedtem taki katolicki, a mianowicie Tadek Mazowiecki, jest szefem pisma pod tytułem Wrocławski Tygodnik Katolików, wydawany we Wrocławiu. On jest we Wrocławiu szefem oddziału PAX i pisze artykuł w tej gazecie, w której biskupa Kielickiego, już w tej chwili nazwiska nie pamiętam, który zostaje postawiony przed sądem, oskarża i domaga się dla niego więzienia. Bardzo długo z tego, nazwijmy tak, błędu, bardzo długo Tadeusz wychodził. To nie było wcale takie proste. I właściwie zapomniano mu już dopiero wtedy, kiedy stał się czołowym doradcą Solidarności. Ale przedtem to na nim bardzo ciążyło. Ale to też pokazywało, jak to wyglądało. I teraz, pół roku po śmierci Stalina, zamyka się Wyszyńskiego. Zaczyna się jakby odwrót,
W następnym roku ten odwrót cofa się, ginie. Jakaś sytuacja się poprawia. Zaczynają buntować się niektóre środowiska. Jedno z pierwszych, które się buntuje, to są dziennikarze. Jest wielki taki zjazd, taka konferencja dziennikarzy, tam jest ich blisko setka i wszyscy są opozycyjnie nastawieni. Wszyscy domagają się, zaczyna się tutaj prawdziwa odwilż, żeby ta odwilż się rozwinęła i tak dalej. Ja tam też zabieram głos jako trzeci, w związku z czym żadna redakcja w Polsce nie chciała mnie zatrudnić, ponieważ skrytykowałem, wszystkim się krytyka bardzo podobała, natomiast ja zostałem bez pracy. To tak na marginesie. I to jest ten cały okres. I nagle piosenka. Mała, jakaś zwykła, niewielka piosenka. Woda, brzegi, rwie. Słaba, wolna woda, słaba woda, brzegi, rwie. I olśnienie. Przynajmniej dla mnie olśnienie. To już jest ich koniec, tylko musimy ich obalić. Cicha woda, brzegi, rwie. Późniejszy nurt niepodległościowy. Cicha woda, nikt nie wie. Cisza, cisza, cisza. Żadnej działalności zewnętrznej. Żadnej. Cicho. Przygotowujemy. Cicha woda, brzegi rwie. I porwała. To na wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć.